Witam wszystkich Dokowiczów w najgorszej grze na Steam. No, oczywiście chodzi o to, że ma najgorszy rating w tej chwili. Jest to Overwatch 2 od Blizzarda. Ludzie psy wieszają, a jednak sprawdzimy, czy ktoś w to gra. Na razie mamy grafikę, jakość grafiki, wszystko chyba mamy, powiem wam, średnie, wysokie. Nie będziemy tu się rozwodzić. Na razie mamy wszystko odblokowane na 60 klatek. Zobaczymy, jak to będzie. Czy nam się coś tu uda pograć? Zobaczmy sobie start. Skonstruowałem chronoakcelerator. Na pewno sobie poradzę. Do wszystkich agentów Overwatch. Znowu źle. Do byłych agentów Overwatch. Mówi Winston. A kto niby? Nie wiem, czy chcecie to oglądać, czy nie. 30 lat temu przewiniemy chyba. Samouczek. Nie, dziękuję. Zagrajmy jakiegoś quick matcha. O, co to szkolenie trzeba przejść, patrzcie jednak. A jednak, jako nowe konto trzeba przejść. No to przejdźmy sobie, to zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Zobaczmy, jak wygląda w ogóle gierka. No jakie macie wrażenia z Overwatcha? Ja powiem wam, nie byłem nigdy fanem Overwatcha. Natomiast wygląda, że śmiga wszystko elegancko. Ale to nie jest samouczek taki sam jak w jedynce? Tak, to jest chyba ten sam początek, co? Cześć, Smuga. Obserwować poruszającą się smugę. Tutaj! Świetnie. A teraz obserwuj, jak smuga wchodzi do sterowni. Super. Jestem tutaj! Omówmy podstawy poruszania się. Trochę szkoda, że będziemy ten tutorial chyba grali. Podejrzewam, że wam się to znudzi, ale zobaczmy sobie. Przy okazji zobaczymy, jakie są różnice później w rozgrywce. Znakomicie. Skocz na podwyższenie i przejdź przez drzwi. Nara. Strzelnica. No, o, to już lubię. Dawać mi tutaj jakiś karabinek. Twój portret znajduje się w dolnym lewym rogu ekranu. No. Żołnierz 76. Obok portretu widać stan zdrowia. Gdy spadnie do zera, zginiesz. Twoją podstawową bronią jest karabin. Zorganizuje ci jakiś cel. Celowanie odbywa się za pomocą celownika na środku ekranu. Przesuń go na bota i wystrzel. Ty już to dawno zrobiłem. Możesz też atakować pobliskich wrogów wręcz. Podejdź do bota, wyceluj. A następnie zaatakuj go wręcz. Wrogowie na polu walki będą trudniejsi do trafienia niż ten cel. Strasznie to powolne jest, powiem. Jakiś bardziej wymagający cel. Wrogowie, tacy jak widoczne tutaj boty treningowe, są oznaczeni czerwoną obwódką. Zadanie obrażeń przeciwnikowi powoduje wyświetlenie poziomu zdrowia nad jego głową. Strzelasz. Większość broni trzeba co jakiś czas przeładować. Aktualna ilość amunicji jest widoczna w dolnym prawym rogu ekranu. Jeśli skończy ci się amunicja, nastąpi automatyczne przeładowanie broni. Możesz też przeładować ją ręcznie. Został jeszcze jeden. To wszystko na temat podstaw obsługi broni. No i fajnie. Przejdźmy teraz do zdolności. Granaciki jakieś? Zacznijmy od sprintu. Przejdź w poruszając się do przodu, możesz używać sprintu, aby zacząć biec. O, trochę szarpnęło. Dobrze, oprócz sprintu dysponujesz jeszcze polem biotycznym, dzięki któremu możesz się leczyć. Aby to pokazać, muszę zadać ci nieco obrażeń. Oła. Teraz włącz pole biotyczne. Stojąc na podświetlonym obszarze, leczysz obrażenia. Zauważ, że przed ponownym użyciem zdolności
Mamy cooldown. Czas odnowienia jest wyświetlany na. Ale powiem wam, że chodzi bardzo dobrze jak na razie. Zobaczymy jak w meczu. Możesz wystrzelić salwę rakiet w kierunku, w którym celujesz. Rakiety eksplodując rażą też pobliskie cele. Ostrzelaj na próbę cele ćwiczebne. Wystrzel rakiety Helix w cele. Na koniec wyjaśnię ci, jak działa wizjer techniczny, twoja super zdolność. Te potężne zdolności mogą zmienić bieg całej gry. Super zdolność musi być w pełni naładowana, zanim użyjesz. Obecny poziom naładowania super zdolności widać tutaj, na dole ekranu. Aby naładować swój wizjer taktyczny, zadaj obrażenia botom treningowym. No dawać mi tu delikwentów. Powiem wam, nie wiem jakie są różnice między jedynką a dwójką, ja tu nie widzę żadnych. Wszystko wiemy. No, sarki, że musicie na to patrzeć, ale będzie też ciekawe, zobaczymy jakie są różnice, nie? Ale powiem wam, że jeszcze bym sobie zobaczył, czy na przykład da się to zrobić. Damy. Dobra. Wejdźmy jeszcze raz w opcję. Zobaczmy, czy da się zmienić na przykład graficzkę na wysoką i czy to tam coś tam nam tutaj, wiecie, napsoci czy nie. Może już będziemy mogli zagrać. No ale czemu nie mogę grać? Aha, bo jeszcze obszar treningowy muszę zagrać. I potem będziemy mogli testowy meczek zagrać, także zagramy sobie to. Zobaczymy. Tutaj możesz wypróbować sobie. Patrzcie, dalej jest ten. A damy, kurczę. Dobra, nie tu. Damy na ultra. A, nie zaliczy. Ej, kurde, widzicie, gapcie jestem. Damy na. Albo w ogóle damy. O, FSR działa tutaj, już widzicie. To damy na Epika. Zobaczymy teraz. Po wybraniu bohatera można przeczytać jego opis. Wystarczy kliknąć przycisk informacji. No dobra, no ale co? Wciśnij Y. Aha, dobra, czyli trzeba zmienić bohatera. Po wybraniu bohatera można. Każda drużyna składa się z bohatera. Wybierz bohatera tanka. O Jezus. Tak. To są cienia. Wybierz bohatera wsparcia. O Boże, to takie naprawdę jest. Wybierz bohatera wsparcia. Ojej, to nie tu. Bohaterowie w roli wsparcia. Bez obaw. Będę tuż za tobą. I dysponują użytecznymi zdolnościami. Wybierz bohatera natarcia. Wybierz bohaterowie w roli natarcia. Naciskają celem jest zniszczenie ich. Wysłuchaj Ateny. Mhm.
możesz w dowolnej chwili przejrzeć informacje. Możesz komunikować się ze swoim zespołem za pomocą menu komunikacji. Naciśnij, wysłać sygnał. Zniszcz 10 botów treningowych. Dobrze, to tu któryś chyba strzał jest mocniejszy. Ja tych bohaterów w ogóle nie pamiętam niestety. Obowiązkowa część sesji treningowej została. Teraz rozegrać trening przeciwko SI? Powtórzyć ten samouczek? Rozejrzyj się po obszarze treningowym. Powracaj tu jak najczęściej. Dobra, nie chcę tego. Opuść mecz. I wypróbować swoje umiejętności. I teraz już gramy. Gramy. Granie rankingowa. Zróbmy też kolenie może jeszcze do końca. Trening ze SI, nie? Potyczka. No i zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. A potem może szybki meczek zagramy jeszcze. Jak się uda. Hollywood. Powiem wam, że ja nie widzę żadnej różnicy. Weźmiemy sobie żniwiarza. Ale on to długo robi. I co się stało? Wywaliło nas z meczyku. Ciekawe, czy będą prawa autorskie za muzykę. Bardzo mnie to interesuje, powiem wam. Weźmy sobie tego żołnierza. No tam był chyba poczekalnia, tam była. Tutaj mamy normalnie rozgrywkę. Chociaż mi się wydaje, że zagramy sobie to. Chociaż w drugim odcinku może zagramy sobie na... Masz jakiś problem, śmieciarzu? No zobaczmy. 60 klatek na ultra na FSR-ze. Na pewno przygotowana graficznie gra jest bardzo dobrze, wiecie. No tutaj nie ma co dużo narzekać. Pierwszy punkt krytyczny. Arena. Biegnijmy. Chyba plecy mamy. Jakiś koks. Czy z botami przegramy? To będzie dobre, nie? Dobra, nie chcę zmieniać bohatera. Chociaż może tu ta snajperka by się... Chociaż... Potarłem ranę błotem. Możemy ruszać. No to wszystkie, wiecie, te tłumaczenia, to wszystko jest gites zrobione. Mapki trzeba na pewno poznać, nie? Dlaczego to jest zamknięte? Ten tam chłop tankuje mocno. Strzelają, tylko nie wiem gdzie.
przejmujemy 9%. No, powiem wam, taka trochę jednostajna gierka na boty. Nic tu się nie dzieje, oni chyba wszyscy zginęli. Albo nie wiem, co się dzieje. Wiem, że tu na pewno trzeba stać w tym kółeczku. I to będziemy pchać teraz ten wózeczek, tak? Z tego, co pamiętam. Czyli najpierw... Zabito całą drużynę. Czyli tutaj się nie przepycha, tylko się zdobywa punkty krytyczne. I oni co respią z innej strony wtedy? No ale chodzi wybornie, powiem wam, gierka. Czterech zabitych. Chodźcie się podleczyć. Kozak. No i teraz nic się nie będzie działo przez... Pewnie przez dłuższy czas, bo wybiliśmy całą drużynę. Zobaczcie, GPU 90%. No, CPU około 50%. Mamy wszystko na Ultra 60, także gierka jest bardzo dobrze zoptymalizowana. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale chodzi na protonie eksperymentalnym, tylko i wyłącznie na tą chwilę. Ło! Ogłuszenie. No ale dostałem headshota z jakiegoś młota śnieżnego. Weźmy sobie innego bohatera teraz może. Może weźmy sobie żniwiarza? Nie, weźmy. No weźmy taką babeczkę, zobaczymy. A to jest ta snajperka. To jest ta snajperka, nie? A, czyli ona nie biega, tylko ona się przemieszcza tak. Niestety. Ale to jest słabe. Powiem wam. To jest bardzo słaby ten skill. Bardzo słabo to bije. Co to za bohater jest, powiem wam, nie ogarniam tej bohaterki kompletnie. Także zmieńmy sobie na Tuborna może jakiegoś, ktokolwiek to jest. A, to jest ten... Kurde, rzuciłem wieżę niechcąc. Odblokowanie punktu krytycznego za 10 sekund. Jakieś teleportery. To idźmy. A, tu trzeba iść z drugiej strony. Tu postawimy wieżyczkę. Patrzcie teraz. Czy
tę wieżeczkę można tutaj... Spadłem na dół. Ale lipa. Jak ja teraz tam mogę wejść z powrotem? Idę tu. Kurde, spadłem. No piękna mi wyszła. Co, nie ma zawodników? Nie ma niszczenia wieżyczki mojej, spadła. Kurde, zabili mnie. No to jego wieżyczka taka sobie jest. Dobra, zobaczmy sobie jakiegoś innego bohatera. Może zgrajemy Zarą. Tu widzę, że... A, to ona sobie tarczę zakłada. On tu ma laser jakiś. Poczujcie ukojenie. No, gierka chodzi doskonale, tyle wam powiem. A to jest, nie jest mój typ już bohatera niestety. Co to w ogóle damage'u im nie robi? O, to jakiś dziwny bohater jest. Kurde, i spadłem znowu. Tam teleporter ktoś stawia, że można się telepnąć. Kurde, oni się leczą, dziady, nie? Ło! Piorą mnie tutaj mocno. Dobra, ja tej bohaterki też nie lubię, widzę. A, wzięli mnie z rozpili, dobra, fajno. Boty mają cele jak... Ale ona jest taka cienka, powiem wam, z tym laserem. Bardzo cienka. Dobra, zabity. Kurczę, tu ludzie, widzę, pewnie ogarniają, wiecie, to wszystko, nie? Teraz będę miał ulta, nie wiem, co to za ult jest. Dziękuję. Mam ulta. Dobra, ja myślę, że i tak tutaj zakończymy w tych... Zużyłem multa nie wiadomo na co, nie? Ci tu się leczą, łapki zostawiają. Dzięki. No i będzie chyba. Patrzcie, ale oni mają dwa punkty przejęte? A my tylko jeden? No i dobra, teraz finał, tak? Przejęty. Następnie
A, to ja mam taki skill. Odpalił ulta, chłop. No to chyba będzie winek na boty. Sukces. Ale gierka, powiem wam, chodzi wybornie, nie? I z tego co wiem, to dużo ludzi w to gra. Nie śledzę Blizzarda, powiem wam. Bo nie, no generalnie nie przepadam za tą firmą. Uważam, że biją kasę po prostu i tyle. Nie mówię, że gry są jakoś źle zrobione, bo tak jak widać tutaj, wszystko na ultra, na FSR-ze chodzi na... Chodzi na 100, więc jest mega kozak, nie? Chodzi na setkę, że tak powiem. Więc naprawdę, no, uważam, że gierka jest dobrze zrobiona, natomiast, no, nie wczytywałem się w tą falę hejtu. No, ale rozumiem graczy. Jaka dogrywka. Koniec, graliśmy na boty, pełen sukces. Także tutaj macie obraz, jak gierka chodzi. No chodzi wybornie, naprawdę. Powiem wam, że gra wygląda bardzo dobrze. No jest to taka trochę specyficzna gra, także, ale chodzi doskonale, nic nie dropi. Na pełnych, na fullu, na ustawieniach działa elegancko. No widać bardzo mocno, że te baterie, no ale jak chcecie mieć płynne 60 klatek, no to niestety tak musi być. Także mamy przetestowane, jakbyście chcieli więcej odcinków z Overwatcha, który jest już natywnie dostępny na Steamie, to dajcie znać w komentarzach, a ja się na dzisiaj pożegnam i do zobaczenia.